Prognoza związku. Zobaczmy, co dalej z tą relacją. Zrobię dzisiaj z kart Tarota prognozę związku. Ostrzegam, że jest to wróżba kolektywna, czyli dla ogółu i każdy ma brać do siebie tylko tą część tej wróżby, która rzeczywiście pasuje. Ponieważ żadna wróżba kolektywna nie może pasować w 100% dla 5000 subskrybentów plus jeszcze nowych widzów. Dlatego bierzcie tylko to, co naprawdę rezonuje. Jeśli rezonuje ta wróżba kolektywna w 60, w 50, w 70% z Waszą historią, to jest to już wspaniałe. Witam serdecznie oczywiście wszystkich Państwa, wszystkich subskrybentów na moim kanale i zapraszam oczywiście nowych widzów do subskrypcji, jak zwykle. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by dostawać ciągłe powiadomienia od YouTube'a o moich nowych wróżbach, nowych filmikach, nowych premierkach, a są one codziennie na różne tematy. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście komentujcie, piszcie feedback, zaznaczajcie swoją obecność na moim kanale, proszę. Dajcie łapki w górę, czyli lajki. I również zapraszam Was wszystkich na wróżby indywidualne. Napiszcie do mnie e-maila, a ja odpiszę Wam od razu, jakie są warunki nabycia takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. I kochani Państwo, oczywiście wróżby indywidualne są wtedy dokładne, skupiające się tylko na Was, na jednej osobie, czy na dwóch osobach, czy na Waszych problemach i oparte są przede wszystkim na datach urodzenia, zdjęciach i szczególnych, osobistych pytaniach do kart. Teraz zaczynamy, kochani, naszą prognozę związku. Dzisiaj wróżę z kart klasycznych Tarota. Tarot klasyczny. White'a, talia znana, tak zwana basic, czyli podstawowa talia. Zobaczmy, co pokażą karty o Waszym związku. Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Przepraszam, tylko zapalę jeszcze świeczkę, bo widzę, że się zgasiła, żeby dawała mi moc, żeby wspierała naszą wróżbę. To bardzo ważne. Już zapalę światełko tutaj w moich skrzydłach anielskich i zaczynamy. Kochanie karty, pokażcie mi prognozę związku. Pokażcie prognozę związku. Pokażcie prognozę związku. Pokażcie proszę 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 karty prognozę związku.
wniosku. Przeszłość, teraźniejszość, rozwój, tendencja, co wnosi partner. Rada Tarota. Odpowiedź. Siedem kart i rozkład tak zwana podkowa. Tu w przełożeniu kart Tarota mamy już kartę cesarza. Kartę cesarza, czyli bardzo silną kartę wielkich arkan, kartę numer, teraz moment, to jest karta numer 5, o przepraszam, to jest papież, czyli kapłan. Karta numer 5 wielkich arkan to jest kapłan. Kapłan, tak, kapłan tutaj widzimy w szacie kapłańskiej, czy w szacie papieża z tą czapką biskupią, tak, okryciem głowy biskupim i tutaj jeszcze jakieś dwóch pastorów jest przy nim. Tak, to jest karta numer 5, czyli to jest arcykapłan, zwany również papieżem w tej karcie. I mówi przede wszystkim o wiedzy, informowaniu się. Tutaj mówi kapłan również o osobie, o waszym partnerze, o waszej osobie ukochanej, która albo myśli o ślubie, o zaręczynach, o sformalizowaniu związku z tobą, albo ma taką osobowość, nie wiem, bardzo wierzącą, ma wartości, ma priorytety, ma jakąś taką posturę lub osobowość, która ma głębsze wartości rzeczywiście i wierzy w śluby, wierzy w ślubowanie, wierzy w wartość ślubu, wierzy w małżeństwo lub pragnie małżeństwa. Ta karta mówi również o ślubowaniach. I karta kapłana mówi również, że na przykład akt ślubu czy małżeństwo w ogóle jest dla niego aktem świętym, wartościowym, jest ważne dla niego. Natomiast na pewno jest to osoba mądra, która się informuje o jakiejś wiedzy, o właśnie głębszych wartościach duchowych. I tutaj to jest bardzo tutaj ważne dla tego układu również. Kapłan jest tutaj symbolem wiedzy, tak? Wiedzy i informacji oraz pewnego respektu, tak? Dobrze, zobaczmy teraz po kolei, co mówi każda z kart naszego rozkładu podkowa. Pierwsza karta, przeszłość. Co było między wami w przeszłości? Ty, osoba pytająca i twoja osoba ukochana. Przeszłość to ósemka mieczy. Ósemka mieczy, jak sami tutaj widzicie, to pułapka, klatka mentalna. Ktoś, kto jest w swoim świecie, w swoich mentalnych jakichś tutaj, nie wiem, czy wychowaniu, czy różnych wyznaniach, uwięziony, nie może się ruszyć, nic nie widzi, nic nie słyszy. Jest jakby sparaliżowany, związany, pasywny, nie może nic robić. Wierzy również w coś, że musi coś za wszelką cenę, tak? Mentalność tej osoby jest w klatce, uwięziona, nie może jakby uwolnić się i normalnie działać, tak? Wolno. Tylko ta osoba jest jakby tutaj widzicie czymś zniewolona. Czy swoimi wierzeniami, wychowaniem, czy pracą, czy no nie wiem, no jakimiś
po prostu przekonaniami, tak? I ta osoba niestety jest pasywna, czyli pasywność tej osoby tutaj jest no, bardzo widoczna i jakby przeszkadzała rozwoju waszej relacji. Ta pasywność i ta klatka mentalna tej osoby, tej waszej ukochanej osoby była przeszkodą dla dobrego rozwoju tej relacji. To jest jednak przeszłość. Zobaczmy, co jest w teraźniejszości. Karta numer 2. Karta numer 8 znowu, no bo następna ósemka. 8 jednakże 8 monet. 8 monet mówi o pracowitości. Ta osoba wasza ukochana jest być może zajęta pracą, jest pracowita, solidna, pilna, ambitna. Mówi na pewno ta karta o dobrych cechach charakteru waszej osoby ukochanej. 8 monet mówi na pewno o pracy wykonywanej dobrze, solidnie, sumiennie i o skupieniu się na pracy, czyli tutaj ta karta mówi, podkreśla, że wasza osoba ukochana jest bardzo skupiona i zajęta pracą, no po prostu zapracowana. W innej kwestii, tutaj w teraźniejszości, karta ta pokazuje również, że jest potrzeba dużej pracy, dużego wysiłku nad waszą relacją, że być może wasza osoba ukochana jest w tym momencie, teraz gotowa, by pracować solidnie nad tą relacją, nad rozwojem tej relacji. Karta numer 3. Przyszły rozwój waszej relacji. Król buław. Jaki jest rozwój waszej relacji? Król buław jest osobą bardzo energetyczną, aktywną, namiętną, pełną pożądania, charyzmatyczną, atrakcyjną. Król buław to osoba wyznaczająca sobie śmiało cele i podążająca do rozwiązania tych celi bardzo aktywnie. To jest osoba z łatwością pokonująca problemy i wyzwania. Osoba pewna siebie. Myślę, że przyszły rozwój tej relacji jest tutaj przede wszystkim możliwy, gdy będzie aktywne, energiczne, pewne, konkretne działanie. Nie być pasywnym już, tak jak tutaj na tym tronie siedzi ten król. Owszem, ma w ręku tutaj buławę, tak? Jest witalny, aktywny, ale siedzi. Siedzi, nie wykonuje żadnego kroku. Czyli jest pewna znowu statyczność tej karty. Tutaj chodzi o to, żeby się rozwinął ten związek, to ten król, ta osoba, ten król właśnie buław musiałby wstać z tego tronu i aktywnie, tak jak jego szata czerwona, tak aktywnie zapalić się do budowania, odbudowywania, ratowania czy kontynuowania tej relacji. I by ta osoba wstała z tego tronu, tak, by ten król podniósł się i zrobił jakiś krok, to potrzebna jest mu jakby obietnica, być może jakiegoś zbliżenia, jakiejś dobrej seksualności, intymności, zbliżenia się. Czyli tutaj też ta karta mówi o tym, że potrzebna jest tutaj, znaczy jest taka potrzeba u twojej osoby ukochanej też zbliżenia się, tak? Seksualności, intymności, ponieważ król buław oczywiście to osoba bardzo seksualna, bardzo namiętna, o dużym pożądaniu. I tutaj właśnie to pożądanie, ta chemia, ta seksualność, czy potrzeba seksualności, zbliżenia się jest tutaj widoczna. I jeśli chodzi o rozwój tej relacji, jest to bardzo, bardzo ważne, byście się tutaj właśnie aktywnie spotykali i mieli piękny
czas razem intymny, ponieważ tutaj jest również duża chemia. Duża chemia, atrakcyjność, przyciąganie, seksualność. Tendencje. Czyli jakie ogólne tendencje są dla tej relacji widoczne? Karta numer 4. Śmierć. Śmierć mówi o tym, że tak jak do tej pory robiliście, mieliście tą relację, jak się zachowaliście, co mówiliście, nie może być, to umarło. Umarło śmiercią naturalną, ponieważ dusiliście się, nie mogło już tak dalej to trwać. I tutaj jest potrzeba transformacji, czyli radykalnej przemiany tego związku, waszej komunikacji, waszych spotkań czy waszych zachowań się w stosunku do siebie. Czyli nie wracać do tych starych schematów, nie wracać do tych starych błędów, tylko na tych błędach się nauczyć i zupełnie zmienić swój sposób komunikowania, pisania, spotykania się, zachowywania się, planowania. Tutaj potrzeba jest odrodzenia się jak Feniks z popiołów, tak? I jeszcze raz zaczęcia wszystkiego od nowa, ale po transformacji, czyli po bardzo poważnej, dużej, konkretnej zmianie, tak? Radykalnej zmianie, która po prostu wszystko inaczej tutaj jakby poukłada. Karta numer 5 to, co wnosi Twoja osoba ukochana do tej relacji. Gwiazda. Twoja osoba ukochana wnosi nadzieję, szczęście, nadzieję również na wielkie szczęście. Można powiedzieć, że to jest osoba, która marzy o szczęściu i wniesie również szczęście do Twojego życia. Wniesie harmonię, wniesie balans, wniesie spokój, szczęście. Tak jakby ta relacja z tą osobą będzie pod szczęśliwą gwiazdą. Gwiazda to bardzo piękna, pozytywna, cudowna wręcz karta. Czyli co partner, partnerka wnosi w tę waszą relację, to jest nadzieja, piękność duszy, też dusza jest ważnym aspektem tej karty. Czyli duchowość, powiązanie duchowe, być może jesteście bratnią duszą. Ta osoba, wasza ukochana, ma ciągle ogromną nadzieję na wyjaśnienie wszystkich spraw i na szczęście z wami. Karta numer 6. Rada Tarota dla tej relacji. Piątka mieczy. No niestety Piątka mieczy to walki silnych ego. Oboje macie silne ego i nie chce żadna strona tutaj ustąpić. Nie chce żadna strona popuścić. Udowadnianie sobie racji, walka, ścieranie się silnych charakterów, silnych osobowości. I niestety piątka mieczy mówi o tym, że są sprzeczki, ścieranie się, konflikty, niedogadanie się i wszyscy, jak widzicie, odchodzą, wolą odejść z tego związku, z tej relacji, niż się ciągle spierać, kłócić, udowadniać sobie coś. Także rada Tarota dla tej relacji jest, by nie ścierać się ciągle, nieustannie na te silne ego, by sobie czegoś nie udowadniać ciągle, by nie być upartym, zawziętym, by
nie chcieć mieć przewagi ciągle nad partnerem, partnerką, ponieważ to doprowadza tylko do zgrzytów, walki, kłótni, rozstania, odejścia i zamętu po prostu emocjonalnego i bólu, rozczarowania. Teraz rezultat, karta numer 7, magiczna siódemka, powie nam o ostatecznej odpowiedzi kart, jeśli chodzi o prognozy Waszego związku. Królowa Buław. Królowa Buław i Król Buław. Czyli mamy parę. Prognoza związku jest taka, że będziecie razem, że jesteście parą. Czy chcecie, czy nie chcecie, czy macie rzeczywiście sprzeczki na silne ego, tutaj jest para. Nierozłączna, nieoderwalna para. I ta kombinacja kart, królowa i król buław, mówi o tym, że będziecie razem i jesteście razem, duchowo połączeni. Czyli jesteście, czy będziecie jeszcze w związku. Prognoza tej relacji mówi o tym, że jesteście parą. Jesteście parą i właśnie król i królowa buław. Dwie bardzo silne, energiczne, aktywne, charyzmatyczne, seksualne, pełne pożądania osobowości, władcze. Król i królowa, władcze. I właśnie dlatego jest to ścieranie się ego. Dlatego są te sprzeczki, te udowadnianie sobie racji, te, nie wiem, przepychanie się, tak? I to trzeba zostawić, to trzeba przetransponować. Totalna transformacja jest potrzebna w tej relacji. Śmierć tych wszystkich walk ego. Śmierć przepychania się i udowadniania sobie, kto jest tutaj silniejszy, kto ma silniejszą władzę. Oboje macie tą władzę w ręku, oboje macie buławę w ręku, jak widzicie. Oboje jesteście pasywni, siedzicie na tronie i boicie się wykonać jakiś krok. Pomimo, że jesteście energiczni, energetycznymi, silnymi osobowościami. Ale zastanawiacie się i być może właśnie tutaj spieracie się, kto ma większą władzę, kto ma więcej do powiedzenia i właśnie to blokuje Waszą aktywność. Dajcie sobie spokój z tym ścieraniem się silnych ego. Bardzo dwie silne osobowości, właściwie równie silne sobie, tak? I właśnie to jest tutaj ten problem, że jest wybuch, eksplozja, jest walka, ale jesteście sobie przeznaczeni. Jest to relacja pod szczęśliwą gwiazdą. I jest nadzieja, że się jeszcze wszystko dobrze ułoży. Tylko trzeba bardzo ciężko pracować nad tym związkiem i nie bać się tej mozolnej pracy nad tym związkiem. Wyjść ze swoich klatek mentalnych. I nie dość, że tutaj mamy króla i królową buław, to jeszcze mamy papieża. Papież, czyli oboje macie jakieś wartości, priorytety, zasady. Oboje być może myślicie o ślubie, o zaręczynach, czy o sformalizowaniu tego związku, tej relacji. Taka piękna wróżba jest na dziś, podkowa, która mam nadzieję przyniesie Wam szczęście, szczęście dla tej relacji. Niech się dzieje, niech się spełnia. Wróżba pokazała, że będziecie razem, więc niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.